Cześć, z tej strony Mateusz Surma, a przed nami trzecia partia z turnieju. Czarnymi grał gracz Szkielet, białymi Sigm. Partia jest na dwóch handicapach. Zapraszam. Na samym początku od razu tu mieliśmy dziwny ruch zagrany przez czarnego. Ten ruch, zwykle czarny nie gra w tym miejscu. Można zagrać na przykład coś w tym stylu nawet kopnąć, albo jakikolwiek pincer, na przykład taki lub cokolwiek naokoło. Taki ruch że jest rzadko spotykany. Może być czasami mylony na przykład z takim joseki, kiedy jest kamień, pierwszy kamień na D16. To jest joseki, i fajnie, czarny dostaje punkty, ale po czwartej linii. Tu jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta linia, gdzie czarny dostaje terytorium. A w partii, po zagraniu tego joseki, czarny dostaje terytorium po trzeciej linii, czyli czarny dostaje po prostu mniej. Czyli jeśli wcześniej było mniej więcej porówno dla obu graczy, to teraz według mnie biały powinien być bardziej zadowolony, bo czarny ma mniej punktów. W związku z tym wydaje mi się, że ten ruch pierwszy na D15 przez białego, ten ruch nie jest w najlepszym miejscu. Później biały zagrał tu, czarny grał te nuki, ok, joseki poszło w innym rogu, fajnie. I teraz biały zagrał F15. O co chodzi w tym ruchu? Oczywiście, żeby czarny nie dostał tam za dużo terytorium, i biały trochę spłasza też czarnego, biały dostanie jakieś kamienie, które mogą się przydać na później. Ok, wszystko wygląda fajnie, ale jak na to odpowiedzieć? Czarny, może zaraz tak było w partii, ale teraz biały ma kombo. Biały ma fajną kontynuację, od razu idzie podwójne hany. I ciężko jakoś tak się zabezpieczyć. Jak tu odpowiedzieć czarnym? Biały dostanie ścianę fajną, bo czarny teraz takimi ruchami, jak na przykład ten ruch, daje białemu kamień, który jest postawiony o jedno miejsce dalej. O jedno miejsce dalej, czyli biały dostanie większą ścianę. Jeśli na przykład czarny zagra po prostu tak skok, zwykły taki ruch, nic więcej. Wygląda na to, że czarny dostaje tam mniej punktów. Ale na przykład co biały może z tego dostać? Na później, jaką kontynuację może mieć biały? Biały może zagrać na przykład taką wymianę. I zakładając, że czarny się połączy, to w zasadzie jest wszystko. Koniec centy dla białego. I po zagraniu takiej wymiany czarny później może wykorzystać słabość u białego, czyli przeciąć tam i może coś z tego fajnego wyjdzie. Można będzie zaatakować te dwa kamienie. I w tej sytuacji warto zaznaczyć, że biały nie ma sente. Ciężko jakoś zagrać jakiekolwiek ruchy, które by wykorzystywały potencjalne słabości u czarnego. Po prostu nie ma. A w partii po takiej wymianie niby wygląda na to, że czarny próbuje zyskać odrobinę więcej punktów. Może coś tam będzie. Z tym, że to jest jeden punkt. Strasznie mało. To wygląda tak, że jest odrobinę więcej, ale tak w praktyce, czy to faktycznie jest więcej? Niekoniecznie, bo teraz co się dzieje? Biały może dostać kontynuację. Biały zagra ten ruch na G17, czarny odpowiada. I co się stało? Czarny może i dostał ten jeden punkt więcej, ale biały dostał dodatkowe sente. Te G17 jest sente dla białego, czyli biały ma od razu silniejszą grupę. Biały ma dodatkową ścianę, biały może na przykład się zabezpieczyć, biały może zagrać tu. Faktycznie biały wyszedł w gotę w ten sposób, ale teraz biały ma zdecydowanie mocniejszą grupę niż to, co było wcześniej. Biały może nawet zostawić tą sytuację i zagrać te nuki, jeśli biały tu nie zagra. Również będzie ok. Jeśli biały zagra na przykład jakieś tenuki, tam pójdzie jakieś joseki, czarny będzie miał możliwość przecięcia, ale te dwa kamienie nie są tak duże terytorialnie. Po przecięciu tam przez czarnego, biały dostanie tu dodatkowy kamień, czyli biały ma od razu odrobinę silniejszą grupę, a później nawet jeśli biały pomyśli, że w zasadzie to te dwa kamienie to już nie są aż tak ważne, można poświęcić, poświęcając te dwa kamienie, biały może dostać potencjalny zysk naokoło tych dwóch kamieni. Na przykład dowolny ruch gdzieś w tych miejscach będzie sente. Po prostu czarny musi odpowiedzieć, bo inaczej wtedy biały znowu przeżyje z tymi dwoma kamieniami. I co się dzieje teraz? Czarny nie zyskuje aż tak dużo, bo czarny zabijając te dwa kamienie, ile tam jest punktów? Żeby policzyć te punkty, proponowałbym jednak nie liczyć tego, co czarny już tu miał wcześniej, bo to już było wcześniej. Czyli teraz, zabijając te dwa kamienie tu, czarny nie zyskuje tych punktów, które już tam miał.
Czyli czarny zyskuje, co czarny zyskuje? Tylko może te punkty pod warunkiem, że biały zagra daleko, bo jeśli biały zagra blisko i biały poświęci te kamienie faktycznie tak zaraz obok tej ścianki, na przykład grając coś w tym stylu i czarny może zagra coś takiego, biały no, przykładowo zagra coś takiego, no to czarny nie ma aż tak dużo punktów w tamtym miejscu. Czyli teraz w zasadzie to nie będzie punktem, to nie będzie punktem, no to za dużo czarnemu nie zostanie. A to wszystko zakładając, że biały zagra tą wymianę i zagra te nuki. A teraz jeśli mamy sytuację trochę inną, jeśli będzie tak, biały również zagra te nuki, no ale teraz no już jest trudniej coś poświęcać. Czarny dostanie więcej, atakując te dwa kamienie, czarny może zyskać no, po prostu więcej. Więcej dostanie terytorium, bo to będzie po której linii? Po szóstej linii, czyli będzie tego no, dużo więcej. A jeśli biały będzie uciekał z tymi dwoma kamieniami, co oczywiście będzie możliwe, no to teraz biały ucieka, czyli czarny może atakować. Czarny może dostać na przykład jakieś dodatkowe kamienie, teraz znowu ta grupa po lewej stronie jest trochę słabsza, no a ta grupa od białego no, tam zostaje. Dlatego, że czarny nie ma w zasadzie słabości na górze, no to biały nie dostanie żadnych sente, czyli czarny ma pierwszeństwo w atakowaniu grupy białej, a nie biały w atakowaniu grupy czarnego. I to jest po prostu lepszy kształt, żeby zagrać od razu w tym miejscu. Również po takim ruchu możemy no, zauważyć wymianę, że jest taka wymiana. Biały dostaje ten jeden kamień na G16, a czarny w zasadzie nic nie zyskuje. A mimo tej sytuacji, że czarny ma możliwość zabicia tego kamienia, to ten kamień tam stoi. Ten kamień tam stoi, ok, może zostać zabity, ale do momentu, w którym czarny tam nie zagra, no to biały stoi lepiej. No bo ten kamień jednak tam jest, czyli w dowolnej walce biały może wykorzystać ten kamień, bo tam jest, czyli może pomóc. Jeśli biały będzie uciekać na przykład z tej strony, gdzieś z tej, no to biały ma ten kamień bliżej, czyli faktycznie może się przydać białemu. A teraz jeszcze dodatkowo jest takie sente na G17, czyli jest w ogóle fajnie dla białego. W partii było trochę inaczej. Czarny zagrał od razu tą wymianę, czyli no biały się połączył i teraz czarny zagrał na G18. I to jest taki ruch fajny, żeby się jakoś próbować zabezpieczyć. No bo jeśli teraz biały odpowie, czarny może się połączyć, no to teraz poszła wymiana A na B, czyli biały może być, że jest trochę słabszy. Czyli ta wymiana może się przydać czarnemu. No i teraz też czarny nie będzie musiał dogrywać niczego tu, jeśli chodzi o ten kształt, o te dwa kamienie. No ale po takiej wymianie no w zasadzie biały i tak stoi fajnie. Biały może dograć, tak żeby wszystko było fajnie zabezpieczone. Teraz po tej wymianie tu no czarny już nie ma wyboru, żeby zagrać z tej drugiej strony, czyli biały ma dość fajny kształt, bo czarny nie będzie już mógł zagrać z tej strony, żeby przecinać trochę inaczej. No to jest ok. Biały może próbować też grać odrobinę inaczej. Na przykład grając w tym stylu, jeśli czarny chce zepsuć białym kształt i gra coś takiego, biały ciągle ma możliwość zepsucia kształtu od czarnego. Biały ma możliwość zagrania na przykład z tej strony. Co się teraz dzieje? Jeśli czarny odpowie na taki ruch, no to biały ma już możliwość zabicia tych dwóch kamieni. Po prostu grając później w D16, biały będzie miał możliwość, żeby zabić te kamienie, chociaż biały nie musi tam grać od razu. Czyli na przykład po takim ruchu biały może zagrać coś w tym stylu, żeby zabezpieczyć swój kształt, a później można zabić jeszcze te dwa kamienie. A jeśli czarny na przykład zagra coś innego, coś w tym stylu, żeby tam no, mieć więcej terytorium, no to biały może na przykład tu zablokować, no i czarny będzie musiał odpowiedzieć, bo jeśli czarny nie odpowie, biały może się wydłużyć i wtedy te dwa kamienie czarnego w ogóle padną. Czyli jeśli czarny odpowie, no to teraz biały znowu może zabezpieczyć fajnie swój kształt, a te dwa kamienie, no można tam przecinać, ale to jest mało. To i tak nie było ważne. Teraz biały ma silną grupę, a jeśli czarny zdecyduje w którymś tam momencie, że zbije te dwa kamienie, no to czarny dostanie ile tam? 10 punktów więcej, a biały zyska dodatkowo sentę i ma jeszcze tu dwa takie kamienie, które no, dają białemu w ogóle ścianę, że teraz łatwiej będzie zyskać tu jakieś fajne terytorium w tym miejscu. Okej. No a w partii, co się stało w partii? W partii biały zagrał tu, no i czarny przecież nie połączy.
No, dlaczego czarny miałby łączyć i poświęcić wszystkie kamienie? No, może nie wszystkie, ale tu ten kamień na górze. No, nie warto. A teraz z kolei, po zagraniu już tych wszystkich wymian z prawej strony, czarny może zarać tu, no i złapać te dwa białe kamienie. Co jest większe? Te dwa kamienie od czarnego, czy te dwa kamienie od białego? No, moim zdaniem czarny zyskał dużo więcej niż biały, bo czarny zabił kamienie, które tną, a biały zabił tylko dwa kamienie, które tam były i nic nie robiły. Jeśli teraz by pozaglądać na ten kształt, brakuje tu czegoś takiego. Jeśli by był taki kształt, no to teraz faktycznie te dwa białe kamienie są warte dużo. Ale jeśli ten kształt nie jest przecięty, tu nie ma czarnego kamienia, no to teraz te dwa kamienie są warte mało, to są punkty, a biały nie zyskuje nic w stylu ratowania również swoich kamieni. Biały tylko zabija te dwa czarne kamienie, no to tam jest te 8 punktów plus odrobinę terytorium. No grupa jest też odrobinę mocniejsza, ale jeśli by biały jakoś zabezpieczył te inne dwa kamienie, no to też by była ta grupa mocniejsza. A teraz po zagraniu tej wymiany grupa od czarnego staje się dużo mocniejsza. Ten kamień, który tu był, był kamieniem tnącym i teraz się połączył z innymi kamieniami, czyli czarny no, niesamowicie wzmocnił swój kształt. Że teraz czarny powinien być moim zdaniem ogromnie zadowolony z tej sytuacji, która jest w lewym górnym rogu. No ale przejdźmy dalej do partii. Biały zagrał z tej strony i tu mamy taką wymianę i teraz biały zagrał B3. Ten ruch no, wygląda ryzykownie moim zdaniem. To nie jest joseki. I tu faktycznie biały jest silny, że teraz biały może grać bardziej agresywnie, przez to, że tam jest ta siła, no to łatwiej się walczy. No ale tu jednak jest no, dużo miejsca dla czarnego. To nie jest aż tak blisko, żeby można było grać aż tak agresywnie. Teraz, jeśli jest ruch od czarnego, czarny moim zdaniem może grać coś w tym stylu. Jeśli biały wyskakuje, czarny też może wyskakiwać. Jeśli czarny by się obawiał grać blisko ściany, czarny może na przykład wyskakiwać tak. Chociaż moim zdaniem ciągle można próbować grać coś w tym stylu, jeśli biały gra tu, moim zdaniem powinna być możliwość przeżycia na tej lewej stronie dla czarnego. Ale nawet jeśli czarny wyskoczy, no to no, białemu tam, nie będzie tam punktów już dla białego aż tak dużo. No a czarny ciągle ma możliwość jednak atakowania tych kamieni tu od białego, czyli moim zdaniem powinno być fajnie dla czarnego. Zamiast tego ruchu na B3, biały mógł na przykład po prostu wyskoczyć, tak żeby teraz znacznie trudniej było czarnemu inwadować, no bo biały ma jednak tu ten dodatkowy kamień, no to biały teraz próbuje dostać te moje faktycznie większe i no, zyskać tam dużo więcej punktów. A to, te B3, no to jest josek, który służy głównie do atakowania grupy czarnej, ale to nie jest aż tak proste, żeby tą grupę zaatakować, biały tam no, musi zarać kilka razy więcej. No a po tym ruchu, no moim zdaniem nie warto odpowiadać. To jest bardzo mały ruch dla czarnego. Zamiast tego ruchu można grać cokolwiek innego. Później po tym ruchu jeszcze jest tam słabość, że biały może dostać taką wymianę w sente i no, znając tą wymianę można próbować też grać coś z drugiej strony, co się też stało w partii. Biały zaraz z tej strony. No z tym, że ciągle moim zdaniem tu jest dużo, żeby próbować jakoś wejść na tą lewą stronę. Czyli co zrobić? Czarny może na przykład po prostu zagrać taką wymianę, żeby już ta słabość nie chodziła. Teraz biały już tam nic nie może zyskać. A po tej wymianie biały dostaje ściankę, no ale co z tą ścianką może zrobić? No to już czarny ma swoje kamienie, no to biały tam za dużo nie zyska. A czarny dostaje sentę. I mając to sentę, czarny może na przykład już teraz grać tu. Czarny żyje z tą grupą na dole, o to tam nie trzeba się martwić w ogóle. No i teraz czarny dostaje kamienie tak, żeby białemu nic z tego nie zostało, z tej grupy. No bo biały co? No połączy się, no to fajnie, czarny kontynuuje, biały chce się dalej połączyć, no to teraz czarny może cokolwiek tam dograć, żeby zrobić jakąś bazę. No i no biały już czarnego tu nie zabije na tej lewej stronie, no i gdzie są punkty? No biały nie ma punktów, czarny żyje na dole, biały nie ma punktów, no to tak trochę ciężko będzie kontynuować tą grę dla białego. Że teraz moim zdaniem warto tu zagrać taki ruch, chociaż no, wygląda na dziwny ruch, ale może się przydać, bo czarny dostaje sentę, które jest no, ważne w tym momencie gry. No, czarny zagrał jednak z drugiej strony i biały teraz no, próbował przeżyć tam na dole, no i czarnemu nie zostało aż tak dużo punktów. Wygląda na to, że czarny dostał ściankę,
Z tym, że tam są w tej ściance słabości. Można przecinać z jednej strony i z drugiej strony, że to tak nie do końca jest taka super ściana. Z tym, że po tym ruchu teraz czarny zero, żeby się wzmocnić. Po prostu tak się wzmocnić, no ale tam ciągle jest ta słabość, ciągle można przecinać. Może nie teraz, no bo teraz no, można tam złapać te dwa kamienie, że teraz no, jeszcze to nie chodzi, ale wiedząc, że jest tam ten punkt, to miejsce cięcia, biały może na przykład zauważyć, że grając również dowolne ruchy no, dookoła tego kształtu, te ruchy będą sęte dla białego. Na przykład coś w tym stylu już grozi, że można pójdzie przecinać. Czyli jeśli czarny się wzmocni, no to biały dostanie dodatkowy ruch na zewnątrz, a czarny musi grać do wewnątrz. Czyli czarny gra blisko swojej grupy. Czarny grając taki ruch, no gra przy siebie, a biały dostaje ruch na zewnątrz, który pomaga białemu w dowolnej walce. Czyli zamiast tego ruchu może dałoby się zagrać jednak coś innego. No, można próbować tu grać te podwójne hane i tam bardziej agresywnie przeatakować grupę białego, można, ale można też próbować się skupić na lewej stronie. Teraz grając coś w tym stylu, to już nie jest aż tak ciekawe, no bo biały co? No biały teraz wyskoczy, no i teraz już zaczyna być ta słabość no nieciekawa dla czarnego. Czarnemu no tak wypadałoby tam dograć, ale później biały również może dostać na przykład kontynuację, taki ruch, ciągle tam jest słabość, że można te dwa kamienie próbować jakoś skasować. Również mając teraz te dodatkowe kamienie, można próbować na przykład tu przecinać ten kamień i w ogóle zaatakować całą tą grupę od czarnego z lewej strony, tą w lewym dolnym rogu, no to może nie jest aż tak ciekawe, żeby teraz grać już tak zupełnie na tej lewej stronie. No ale czarny może grać na przykład coś takiego, żeby spłaszczyć białego. I teraz co? Jeśli biały zacznie walczyć i będzie ciąć, no to czarny również może walczyć. Ta ściana od białego jest daleko, czyli czarny ma sporo miejsca, żeby tam zrobić taki kształt, który będzie mniej więcej żywy, a biały, no dla białego to no nie jest aż tak łatwo, żeby tu jakoś przecinać. Tam, no, biały może zaraz coś takiego, żeby tam wzmocnić swoją grupę, ok, czarny się zabezpieczy, no ale z tym cięciem, no to nie będzie takie proste. Czyli moim zdaniem można już w tym momencie przecinać. Czarny ma możliwość również grania z tej strony. Też jest inna opcja. No, może to wyglądać na odrobinę ryzykowne, ale moim zdaniem można tak grać na miejscu czarnego. Jeśli czarny się obawia tego cięcia, można grać odrobinę dalej, tak też będzie ok. Niby biały dostanie odrobinę więcej punktów, ale czarny jest bezpieczniejszy. Czarny ma trochę solidniejszy kształt, nie ma tej słabości. Jeśli czarny zara tak i biały by po prostu się wydłużał, no, czarny powinien się czuć no, w zasadzie super. No bo teraz czarny, dostając tą ściankę, czarny również zabezpiecza te cięcia związane ze swoim kształtem, czyli czarny nie musi poświęcać tam dodatkowego kamienia, a jest zabezpieczony. I dodatkowo jeszcze czarny dostaje potencjał w postaci, a może się tam uda jeszcze dostać dodatkowe punkty w tym miejscu. A biały ciągle musi tam zaglądać na tą lewą stronę i coś tam dogrywać. Czyli no, czarny powinien czuć się super w takiej sytuacji, ale jeśli czarny zara tak i biały teraz będzie grać na przykład po tej czwartej linii, i czarny dostaje tą ściankę, no moim zdaniem i tak będzie fajnie dla czarnego. No bo czarny zabezpiecza również słabości w sente. Mimo tego, że biały dostaje punkty po czwartej linii, ale z drugiej strony biały gra blisko już swojej ściany. Czyli no, czarny ciągle powinien być moim zdaniem zadowolony. Ten ruch wygląda no, na odrobinę wolny. Później biały ciął z tej strony, ok, i czarny zaczął walczyć. I teraz jest no, dylemat, z której strony ciąć. Można ciąć no, i z jednej, i z drugiej. No i co zrobi biały? No najprawdopodobniej biały pobije ten kamień. W dowolnym miejscu czarny nie przetnie, no to biały i tak zagra tak, żeby pobić. No to teraz, jeśli czarny zaraz z tej strony i biały pobije ten kamień, no to czarny łapie kamień białego w drabinkę. No moim zdaniem to wygląda dość fajnie. Później jeszcze, no wiedząc, że czarny ma możliwość zbicia tego kamienia od białego, no to możemy zauważyć, że biały tu w zasadzie nie ma punktów. Dodatkowo tu jest słabość. No teraz może ciężko będzie przecinać, ale czarny może dostać na przykład taki ruch jak te D3. No bo po cięciu, zakładając, że biały to oleje i czarny zagra z tej strony, biały może tam przecinać te trzy kamienie. Ale wiedząc, że tam jest ta słabość, czarny może na przykład zagrać tu. No i teraz biały chce przeżyć, ok, no to czarny ma możliwość zbicia. To nie jest duże, to jest diose, no ale jest taka już możliwość dla czarnego. No i
Co zostało białemu? No, no nie za dużo zostało białemu. A jeśli by biały zagrał z tej strony, no to teraz biały dostaje tu fajnie więcej punktów niż w tym innym wariancie. Czarny ma możliwość zbicia tego jednego kamienia. No ale teraz w zasadzie to możemy porównać to, co było w partii, kiedy czarny zagrał tą wymianę i później zagrał coś takiego. No to przecież lepiej nie dać zbić tego swojego kamienia, bo teraz biały jest silniejszy. Biały ma mocniejszą grupę, czyli jest bardziej prawdopodobne, że tam biały dostanie więcej punktów na tej lewej stronie. Czyli zamiast grania z tej strony proponowałem jednak cięcie z tej drugiej strony, bo być może i tak biały się połączy. A teraz czarny zagra tu, no to biały dostaje po prostu mniej siły. Później jeszcze w partii, po tej wymianie, tak zastanawiałem się, dlaczego biały zagrał tu. No przecież jeśli biały gra z tej drugiej strony, no to ciągle grozi, że coś tam zrobi ciekawego. Przez to, że czarny nie jest tu połączony, no to biały ma fajną kontynuację. Później biały może zagrać tu, no i zbić ten kamień. Czyli jest ta słabość. A jeśli czarny się wydłuży, no to teraz już biały może tu zagrać. Z tym, że ważna jest kolejność, bo jeśli czarny zagra na początku z tej strony, no to później to już może nie być center. Biały już może nie odpowiedzieć i teraz, czarny może już nie odpowiedzieć, no i biały no nic nie może zbić. Czyli proponowałbym jednak poczekać na wyjaśnienie sytuacji i może zagrać na przykład z tej strony, albo w ogóle to zostawić i grać te nuki. A po tej wymianie biały w ogóle zagrał tu, żeby się połączyć, ale to jest no, małe. Tam ile będzie punktów? 10? No to jest bardzo małe. Czarny żyje ze swoją grupą, o swoją grupę czarny się martwić nie musi. Białemu to nie daje żadnych oczu, ani nic w tym stylu, że się biały łączy, no to są tylko punkty. Czyli tylko 10 punktów to jest bardzo mało. No, dowolny ruch na planszy, jakikolwiek tam na prawej bandzie albo sansa, no cokolwiek powinno być warte więcej. Zbicie tego kamienia również moim zdaniem powinno być warte więcej niż granie za tylko 10 punktów teraz w lewym dolnym rogu. I w partii później czarny zagrał te nuki, biały zagrał tu. No ten ruch moim zdaniem wygląda ryzykownie, no bo teraz czarny ma tu silną grupę, teraz czarny gra dodatkowy kamień, że ten ruch w zasadzie też wygląda dość fajnie. Czarny nie ma słabych grup na planszy, no i teraz biały gra tak, że czarny może od razu zagrać w środek, no i atakować białego. Czarny może teraz fajnie wykorzystać swoją silną grupę tu, do ataku no, już tego kamienia co najmniej, a być może i tej grupy, która jest niżej, no bo co biały zagra? Jeśli biały będzie uciekać, czarny ciągle ma możliwość zagrania jeszcze później te S6, tak żeby w ogóle zniszczyć bazę białemu. Teraz jeśli biały gra coś w tym stylu, czarny może tam rozcinać i później się łączyć, no biały będzie mieć problemy. Kiedy jest możliwość zepsucia bazy, proponowałbym jednak zagrać tu trochę bezpieczniej, kiedy czarny jest tak bardzo, bardzo mocny ze tymi wszystkimi grupami naokoło, tak żeby nie można było tam zagrać tej inwazji w środek i atakować, i wykorzystywać swoje silne kształty, swoją silną grupę do ataku grupy białego. No ale w partii czarny zagrał te nuki i później biały zagrał z tej strony. No i teraz jak wykorzystywać silne grupy? Czarny w partii zagrał blisko swojej silnej grupy. No moim zdaniem jest to dziwne, no bo teraz biały przeżyje w rogu, biały zagra tam do rogu, żeby przeżyć, no to jak wykorzystać tą ścianę? No czarny teraz nie wykorzystuje tej ściany, bo biały tu przeżyje i czarny, no co zostało do ataku? No może ten kamień, okej, fajnie, zostanie, może później da się jakoś zaatakować, no ale to ciągle jest mało, ten kamień już jest daleko od tej grupy. Proponowałbym jednak wykorzystywać to, co jest blisko, czyli na przykład zamiast grania tu tego pincera na M16, można zagrać z tej strony i teraz fajnie zaatakować ten kamień. Biały już nie będzie miał możliwości zrobienia bazy tu na górnej bandzie, czyli co, biały będzie musiał jakoś uciekać z tym kamieniem, no i czarny już dostaje róg, który będzie od czarnego, biały nie zagra tam żadnej inwazji, bo nie będzie miał czasu. Biały ma inną grupę, z którą musi jakoś uciekać i próbować przeżyć, że biały nie będzie miał czasu, żeby w ogóle zagrać cokolwiek do rogu, a czarny już dostaje tam punkty i czarny dostaje jeszcze profit. Przez to, że biały będzie musiał uciekać, ten kamień po prawej stronie już praktycznie nie żyje. Że teraz w tym przypadku, kiedy czarny gra ten ruch P17, ten kamień na R12 już w zasadzie jest martwy, bo biały będzie musiał próbować przeżyć z tym kamieniem na O17, no to dwie słabe grupy się zrobią, no to jedna z nich powinna nie żyć.
No ale w partii czarny zagrał z tej strony i biały grał do centrum. Proponowałbym jednak robić życie w rogu, żeby tak wziąć punkty i być zadowolonym. Czarny teraz rozcinał i no, biały w zasadzie przeżył. Biały w zasadzie przeżył, moim zdaniem biały powinien być bardzo, bardzo zadowolony. Ale teraz czarny zagrał z tej strony i biały spokojnie odpowiedział. I to jest moim zdaniem dziwny ruch. Proponowałbym jednak zagrać z tej strony. Teraz czarny nie może nic rozciąć. Czarny może się połączyć, biały też się łączy, biały tam przeżył. A po tym ruchu czarny odciął ten kamień od białego w sente. No, moim zdaniem to jest dużo. Moim zdaniem to jest nawet bardzo dużo, żeby tak w sente rozciąć taki kamień i dostać tam ściankę. No, moim zdaniem taki ruch byłby ciekawszy dla białego. Tu nic nie chodzi. Biały ciągle się może łączyć. Czarny nie może nic w zasadzie rozcinać. Później czarny zagrał z tej strony. No ale teraz czarny w zasadzie wybiera styl gry. Jak czarny będzie grał? Moim zdaniem warto atakować, bo czarny ma silne grupy. Czarny ma silne grupy, zatem moim zdaniem warto atakować, czyli zagrać tu w te R10. No i w zasadzie zabić ten kamień od białego. No ciężko walczyć teraz z tą słabością na te S6. No faktycznie no, bardzo, bardzo trudno będzie walczyć dla białego. Po jakichkolwiek takich ruchach czarny może nawet wyskoczyć. No, będzie faktycznie ciężko dla białego, żeby tam przeżyć ze wszystkim. A po takich ruchach biały odpowiada, czyli biały już tam będzie miał jakieś punkty. Czarny niby dostaje ścianę, no ale tą ścianę jeszcze trzeba będzie jakoś wykorzystać. Czyli czarny będzie musiał tu dostać jakieś punkty w centrum, żeby tą ścianę wykorzystać w fajny sposób. A wcześniej czarny mógł po prostu zagrać tu i zabić ten kamień w zasadzie bez kłopotów. A teraz no, zostało miejsce i trzeba jakoś te terytorium tam zyskać. No to okej, poszła ta wymiana. Teraz czarny gra z tej strony. Zakładając, że biały zbije ten kamień, czarny no, ciągle chce wziąć te centrum, no to może czarny się wydłuży, żeby to tam jakoś zablokować. No ale teraz biały ciągle tam ma miejsce. Biały ma miejsce na przykład, żeby zagrać coś w tym stylu i próbować przeżyć. To nie jest aż tak łatwo, żeby to wszystko zablokować. Normalnie ciężko jest grać na mojo. Na mojo warto grać czasami, kiedy są grupy do ataku. Jeśli można zaatakować grupy od przeciwnika, no to wtedy te mojo może da się jakoś fajnie tak zrobić, że atakować grupę od przeciwnika i później będzie te mojo. No ale teraz co zaatakować? No ciężko już coś zaatakować. No biały w zasadzie żyje ze swoimi grupami. No to kiedy ciężko jest zaatakować, no to te moje no ciężko robić, że w takiej sytuacji proponowałbym jednak grać z tej strony, żeby próbować no, zabić ten kamień na tej prawej bandzie, no i żeby nie trzeba było grać na te moje. No i w tej sytuacji biały jednak zagrał tu. Biały się jednak wydłużył. No moim zdaniem lepiej bić, żeby nie było więcej słabości. Po takim ruchu czarny kontynuuje. Czarny mógł zagrać w ten sposób, no to czarny dostaje dodatkowy kamień, czyli łatwiej zrobić znowu te mojo, bo dodatkowy kamień u czarnego, czyli większa ścianka. I po zagraniu takiego ruchu czarny może na przykład dograć. Biały, jeśli się połączy, no to czarny już dostaje sentę. Teraz te mojo no łatwiej zrobić, bo czarny tu ma te dodatkowe ruchy. To jest wszystko tu już od czarnego. Te dwa dodatkowe kamienie tam stoją, czyli trudniej białemu wejść w tamtym kierunku do centrum. Jeśli by biały pobił, jeśli biały spokojnie bije i czarny teraz by jakoś próbował zablokować z lewej strony, no to tu cały czas jest miejsce. Biały może zagrać w zasadzie cokolwiek tam, żeby próbować jakoś się połączyć i tak z tą grupą po prawej, z tymi kamieniami albo z tymi tu na dole, że zawsze są jeszcze jakieś słabości. A teraz, kiedy czarny ma możliwość zagrania na przykład z tej strony, kiedy się biały połączy, żeby tam no, czarny nic nie zbił, no to teraz czarny ma sentę i w zasadzie czarny no, tak jakby zablokował już ten dół. Czyli czarny teraz grając z tej strony powinien być moim zdaniem zadowolony. No ale w partii czarny zagrał z tej drugiej strony, czyli dał w zasadzie białemu możliwość wejścia do centrum. Czyli teraz już faktycznie będzie ciężko mieć to terytorium w centrum. Ta grupa na dole żyje, czyli nie trzeba się o nią martwić. Ale teraz biały zagrał w zasadzie nie wiem dlaczego z tej strony. Po co? Przecież ta grupa od czarnego jest silna. A te kamienie tu, no będą silne, bo czarny teraz tam dogra. No czarny zagrał z tej strony. Okej, i teraz biały zaczął przecinać i atakować te dwa kamienie. Z tym, że to nie jest takie proste.
Moim zdaniem czarny może tu kontynuować, grać z tej strony i na przykład się połączyć. No i teraz czarny w zasadzie nie ma tu słabości po lewej stronie. Jeśli biały będzie próbował jakoś przeżyć z tymi czterema kamieniami, no to czarny też się zabezpieczy na prawej stronie. No i czarny będzie miał wszystko pozabezpieczane, no to jak przeżyć z tymi kamieniami? No będzie strasznie ciężko, biały będzie musiał uciec na lewo, no ale jak? No tam no, nie ma miejsca dla białego, żeby jakoś tak fajnie uciekać, czyli moim zdaniem w ogóle te cztery kamienie, no ciężko będzie, żeby przeżyły w tym centrum. No a w partii czarny zaraz z tej strony, no, żeby zrobić to mojo, no ale tam są słabości. Ciężko robić mojo ze słabościami. Tu jest słabość, na przykład biały może tam przecinać. Po tym cięciu biały ma na przykład takie możliwości, żeby tam zagrać coś w stylu tego L8 i również dostać jakieś sente naokoło. Po tym ruchu również inne ruchy, typu na przykład coś takiego, to będzie sente, czyli no, czarny będzie musiał odpowiedzieć, czyli no, w zasadzie ciężko robić te mojo. No, czarny tu zagra, no to biały ma dodatkowy ruch, no i jak to zabić już wtedy? No ciężko, bo biały będzie miał te dodatkowe ruchy. Czyli normalnie no, proponowałbym jednak trzymać się reguły, że żeby nie robić mojo ze słabościami, nie próbować brać tego terytorium w centrum, kiedy jest dużo słabości, no bo wtedy przeciwnik ma no, pełną sentę naokoło. No i ciężko będzie takie grupy pozabijać później, kiedy biały zagra już w tym środku, żeby przeżyć. Czyli teraz moim zdaniem bardziej ciekawe dla czarnego byłoby wyjście z tymi dwoma kamieniami, tak żeby zostało więcej słabości u białego. Biały miał możliwości zabicia tych trzech kamieni od czarnego teraz, no to tak ciężko jakoś znaleźć fajną kontynuację. Później w partii czarny grał tu na dole, ale moim zdaniem no to nie działa. Biały odpowiedział tu, ale biały w zasadzie mógł zagrać jeszcze odrobinę dalej, żeby mieć trochę więcej punktów. No to czarny teraz stracił na tych dwóch ruchach na pierwszej linii, ale biały i tak przeżył, tak jak było w partii. Później czarny zagrał tu, ok, mamy tę wymianę i teraz biały zaczyna grać, żeby jakoś zredukować centrum. Biały zagrał z tej strony agresywnie, no to była partia na dwóch handicapach, czarny chyba ciągle jeszcze prowadzi, no i biały chyba dlatego zaczął tam przecinać, ale teraz na miejscu czarnego proponowałbym jednak upraszczać. Gdzie są punkty? Tu są punkty. Punkty są w R18 i teraz jeszcze po tym ruchu biały zaczyna mieć problemy z oczami, czyli no prędzej czy później biały będzie musiał tam dograć coś naokoło, żeby zrobić te dwoje oczu. No a teraz po tym ruchu czarny w zasadzie nie ma możliwości wykorzystania tak fajnie tych cięć, no bo jeśli czarny tam nie zagra i później biały zagra coś w tym stylu, no to czarny, no ciężko mu tak zablokować terytorium, bo później jest słabość i można tam przecinać. A jeśli czarny zagra tylko tak, no to jest no, faktycznie dużo punktów plus baza, że no, biały będzie bardziej żywy niż po zagraniu tego ruchu przez czarnego. Czyli po takim ruchu moim zdaniem warto zagrać już teraz w te R18, no bo biały i tak nie będzie grać w centrum. No może zagrać tam jakąś wymianę, jeśli biały zagra tu, no ok, fajnie, ale później biały musi dograć. Biały musi dograć, żeby ta grupa na górze przeżyła. No to wtedy czarny dostaje sentę i gra cokolwiek w centrum, żeby zabić te kamienie od białego. No, moim zdaniem czarny powinien być zadowolony. W partii czarny zagrał z tej drugiej strony i biały tam próbował przeżyć. Tak było w partii. Teraz moim zdaniem znacznie łatwiej przeżyć, czy próbować przeżyć z tymi kamieniami, niż bez tych wszystkich wymian, grając spokojnie te nuki, a po ruchu tam białego grając na przykład coś w tym stylu. No teraz biały ma gorszy kształt, mniej kamieni, które by były jakoś efektywne. Moim zdaniem tak by było ciekawiej. No w tej sytuacji już no nie jest aż tak łatwo. Może będzie możliwość grania coś w tym stylu albo w tym stylu, żeby jakoś tak otoczyć tą grupę, no ale biały ciągle ma możliwość dostania jakieś sente naokoło. To też jest sente, co może tak trochę boleć czarnego. Że wydaje mi się, że teraz można próbować już przeżyć grupą białego. No to co? Czarny próbuje zagrać coś, żeby u białego nie było możliwości zrobienia bazy. Czarny wybrał taki ruch. No ale dlaczego teraz nie grać kontaktowo? Normalnie przy ataku nie warto grać kontaktowo, no bo wtedy przeciwnik dostaje sente. Ale taki ruch kontaktowy daje czarnemu fajną kontynuację, no bo później
Kontynuacja, czyli grając ten ruch w te N11, na taki ruch biały ciągle będzie musiał odpowiedzieć. Czyli jeśli biały zakłada, że będzie teraz uciekał z tą grupą i czarny ma taki ruch bonus, no to czarny już tu ma punkty. Biały nie ma możliwości na zrobienie no, w zasadzie żadnego oka w tym miejscu. Czyli również moim zdaniem czarny powinien być bardzo zadowolony. A po zagraniu takiego ruchu tu, biały ma tą możliwość. Później biały może zagrać tak, czyli biały ma możliwość zrobienia tam oka w tym miejscu, czyli łatwiej przeżyć z tą grupą. No to proponowałbym jednak dać mniej możliwości dla białego, żeby tam robić oczy. No i tak moim zdaniem powinno być odrobinę łatwiej przeatakować tą grupę białego. Później w partii czarny wybrał taki kierunek ataku. No jest ok. Z tym, że to no, nie zadziałało aż tak fajnie, bo teraz partii biały tu poprzecinał, no i biały zabił ten kamień. No może zamiast takiej próby zabicia grupy białego, kiedy no, już nie chodzi, może by było ciekawie dla czarnego zagrać po prostu z tej strony Atari. Jeśli biały się połączy, czarny może ciągle w zasadzie próbować jakoś tak się wydłużać i atakować. Może nawet będzie możliwość próby zabicia tej całej białej grupy w centrum. Ale nawet jeśli czarny by się ciągle obawiał o tam jakieś cięcia, czarny może po prostu wzmocnić swój kształt. Czarny może zagrać coś w tym stylu. Tu już nie można przecinać w zasadzie nic, żeby tam coś zabić. Że czarny jest tam połączony z tej lewej strony. A będąc połączony z tej lewej strony, łatwiej jest na przykład znaleźć kontynuację, tak jak na przykład F12, tak żeby już faktycznie rozciąć ten cały środek, a zakładając, że biały tam zagra teraz, no to czarny ma ten dodatkowy kamień na te D11 już, że to już tam stoi, czyli biały już tam nie ma punktów. A jako, że biały już tam nie ma punktów, czarny no, może próbować w zasadzie nawet grać te nuki, ale jeśli chodzi o tą grupę tu z tej lewej strony, no to też jakoś tak no, nie wygląda jakoś super, na super silną ta grupa, no to myślę, że czarny ciągle nawet jeszcze może próbować grać tak. Jeśli biały będzie przecinać, moim zdaniem czarny ma więcej oddechu niż biały, no to będzie ciężko dla białego moim zdaniem. Czyli grając z tej strony, czarny daje białym możliwość przeżycia, no ale niszczy potencjalne terytorium. I w zasadzie wszystko idzie w sentę. Teraz czarny ma sentę, może na przykład zagrać tu, bardzo duży ruch na górze. Moim zdaniem czarny ciągle stoi fajnie. No ale po tych wszystkich wymianach, teraz tak to co tu było i czarny no, umarł, już moim zdaniem biały stoi dużo lepiej niż to co było wcześniej. W zasadzie teraz po tej wymianie, tak nie bardzo rozumiem po co ta wymiana, bo teraz czarny zagrał tu kontynuację i czarny się połączył, no i biały zabił ten kamień, to może lepiej w ogóle to zostawić. Jeśli czarny się połączy, biały zagra, no to przynajmniej biały już nie zabija tego kamienia, a przecież czarny tu nie musi się łączyć, czarny może poczekać, nawet jeśli czarny obawia się grać to ko teraz, no to czarny może poczekać i w pewnym momencie, gdy czarny będzie miał już groźby, no to czarny może już zagrać tu, no i będzie to ko. Jeśli biały przetnie, to czarny fajnie teraz przecina na przykład z tej strony, no i będzie ko. O tą grupę od białego w centrum, no to zawsze jest możliwość, żeby tam dostać dużo punktów. Czarny może próbować chyba nawet teraz grać. Czarny ciągle ma jakieś groźby, tu są jakieś groźby, tu jest jakaś groźba. No moim zdaniem można próbować, ale jeśli czarny się obawia, no to może poczekać, aż będą te groźby później, no i wtedy tam grać to Atari i później tam przecinać. Ale przed tym Atari, tak mi teraz przyszło do głowy, w zasadzie to można w ogóle się wydłużać. Jeśli biały zaraz z tej strony, tak jak było w partii, no to teraz nie mając tego kamienia, kiedy biały nie ma tam tego kamienia, no to czarny może grać z tej drugiej strony. I teraz czarny przeżyje z tymi dwoma kamieniami tu. Czyli po zagraniu tego ruchu biały będzie musiał grać z tej drugiej strony. Czyli teraz łatwiej wejść na całą tą lewą bandę. Czarny może na przykład grać coś w tym stylu, no i łatwiej tam będzie wejść, albo na przykład zwykłe Atari i nawet kontynuacja. No to no białemu tam aż tak dużo nie zostanie po tej lewej stronie. A w partii wyszło tak, że biały i dostał super kształt, fajnie połączony tu w centrum
I nawet teraz biały zabił jeszcze te dwa kamienie od czarnego. I nawet jeszcze teraz czarny niepotrzebnie moim zdaniem zagrał tą wymianę. Dzięki tej wymianie biały ma teraz jeszcze dodatkowy kamień z tej strony. No i później na przykład biały ma możliwość zabicia tu tych trzech kamieni. Dodatkowe jakieś takie ruchy są również sęte, bo grożą zabiciu na przykład tych dwóch kamieni. Że w zasadzie moim zdaniem teraz lepiej to zostawić i nie grać tutaj żadnych takich wymian. No bo biały może dostać nawet więcej zysku na tym niż czarny po tych wymianach. Nawet chociaż czarny robi białemu zły kształt, no ale czarny daje też białemu więcej kamieni do zabicia. No a po tych wymianach, jeśli by pozaglądać na tą lewą stronę, no to w zasadzie biały po prostu zabił tam czarnego, nawet jeszcze większa grupa. W zasadzie to teraz moim zdaniem już można tu próbować przecinać i teraz wydaje mi się, że ciężko będzie przeżyć z tym kamieniem od czarnego. Tu ciągle można zabić te trzy kamienie w centrum, że moim zdaniem biały nie powinien się przejmować, że te kamienie tam dostaną jakieś oddechy dodatkowo. Ale po tym ruchu, no moim zdaniem trzeba już się łączyć, żeby no, nie dać przeciwnikowi więcej punktów. Partia się skończyła o 6,5 punkta, no to tak no, jest duży wpływ moim zdaniem na rezultat, na końcowy wynik, na przykład ta wymiana. Później jeszcze ta wymiana, bo teraz również biały dostaje więcej punktów. Jeśli czarny nie zagra tej wymiany, czarny może później zagrać na przykład z tej strony. No to znowu czarny ma możliwość zagrania czegoś, żeby biały nie dostał tego punktu, a nawet dwóch punktów, bo jeden za terytorium, drugi za kamień. Dobra, później już było jose, ale w tym jose, no również wydaje mi się, że warto zagrać w te R18, tam jest fajna kontynuacja, nawet jeśli czarny tu przetnie, to biały ma możliwość skasowania całego rogu, to jest bardzo duże moim zdaniem, większe niż te dwa kamienie w centrum, że tu proponowałbym jednak zagrać te R18, albo jeśli grać z tej drugiej strony, to może warto zagrać na przykład coś w tym stylu i teraz jeśli czarny się łączy, biały może zagrać tu. Teraz jeśli czarny coś dogra, no to biały i tak ma możliwość zagrania tego fajnego ruchu, który był zagrany w partii. No to jest fajne te suji, które biały znalazł, że można tam zagrać i zabić te dwa kamienie od czarnego. Ale teraz moim zdaniem biały dostaje trochę lepszy kształt. Po tym ruchu tu czarny już nie musi na nic odpowiadać, jeśli chodzi o ten kamień. W partii czarny zagrał z tej strony, no ruch jest duży. No ale teraz biały zagrał z tej strony, no i skasował te dwa kamienie czarnego, no dużo punktów. No i teraz trochę nie rozumiem, dlaczego czarny zagrał z tej strony. To jest mało, to jest no, końcówka jose. Zamiast tego ruchu no, jest sporo miejsc na planszy, gdzie można zyskać więcej. Na przykład tu. Biały no, uciekł z tymi dwoma kamieniami i ciągle jeszcze grozi, że jako kontynuacja można zabić te trzy kamienie. No następne ruchy to jest na przykład tylko taki ruch na te S13, tam jest dużo punktów i dla czarnego i dla białego, bo jest i fajna kontynuacja i dla jednego i dla drugiego zawodnika. Teraz w ogóle biały zagrał ten ruch na E1, no nie rozumiem o co chodzi, dlaczego tam grać, przecież biały może zagrać cokolwiek innego, biały może zagrać tu, dostanie więcej, biały w ogóle tam nie musi grać i czarny nie może zabić białej grupy, czarny by potrzebował takiego ruchu, żeby można było zabić ruch. W tym miejscu również nic czarnemu nie daje, jeśli chodzi o zabicie białej grupy. Po tym ruchu czarny mógłby zagrać do środka i byłaby taka wymiana i czarny może zagrać te E2. No w taki sposób czarny mógłby zabić białą grupę, no ale czarny nie ma tam tego kamienia, czyli moim zdaniem warto grać z tej strony. Jeśli biały chciałby tam coś zagrać fajnego na grupę od przeciwnika, biały może na przykład próbować grać tu. Taki ruch będzie sęty. Teraz czarny jest rozcięty z tą swoją grupą. Czarny będzie musiał zagrać tu, no to biały zyskuje tam odrobinę w rogu, no i czarny musi zagrać, biały kontynuuje w sentę. Biały może grać tu również to Atari. Teraz czarny nie może się połączyć, bo biały w ogóle zabija wszystko. Teraz czarny ma tylko jedno oko, ale po tym ruchu czarny ma możliwość na przykład zagrania tu, tego cięcia. Później jeśli biały pobije, czarny gra z tej strony, jeśli biały się będzie łączył, czarny no, ma to sentę, w zasadzie tam nie musi grać, może się po prostu tak połączyć. No to teraz czarny ma i jedno oko w tym miejscu, i jedno oko jeszcze w rogu. Oczywiście biały może pobić te dwa kamienie, co moim zdaniem powinien zrobić, bo to jest większe niż te trzy kamienie po lewej stronie, bo teraz i biały zabija kamienie czarnego, i czarny nie zabija kamienia białego, czyli to jest no, większe.
No i w ten sposób no, biały tam będzie miał te 4 punkty, a czarny no, 6 za te 3 kamienie, 8. Z tym, że w zasadzie biały ma 5 punktów, bo tu jeszcze był pobity kamień, czyli czarny ma o 3 punkty więcej. Jeśli by biały zagrał na początku w tym miejscu i później czarny by zbił ten kamień, no to czarny będzie miał 4 punkty, bo później to jeszcze będzie sente. No to wychodzi na to, że odrobinę lepiej jest zagrać to Atari, a później po tych wymianach skasować te dwa kamienie od czarnego. A w ten sposób, kiedy biały zagrał na to E1, no to tak czarny po prostu tam dograł. Taki ruch ciągle będzie sente, bo no to jest grozi ko o grupę od białego, czyli no, biały zagra w to E2. No a teraz czarny no, zyskuje już tam i punkty, i biały nie ma możliwości zabicia tych dwóch kamieni od czarnego. I czarny ma jeszcze fajną kontynuację, może zaraz w te A4. Może tego ruchu no, nie rozumiem w ogóle, tego E1. Później w partii już było tam spokojne jose. No i się skończyło o 6,5 punkta dla białego. Tu tylko jeszcze nie zrozumiałem, dlaczego biały grał z tej strony. Przecież biały może zaraz z tej drugiej strony. Teraz jeśli czarny się połączy, no to biały nie musi dawać tego kamienia. To jest minus 1 te P15 teraz, że proponowałbym jednak zagrać z zewnątrz, no bo biały i tak nie miał żadnej kontynuacji w tym centrum, no a teraz nie ma tu tego kamienia, który czarny zbija. No i później było już tam spokojne jose, no i się skończyło od 6,5 punkta. Dobra, dzięki za uwagę, za oglądanie i do następnego wideo. Cześć!